Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie z Gliwic i zachęcam do refleksji nad Bożym Słowem w czwartek, 7 lipca 2022 roku. A Słowo Boże czytam najpierw z pierwszej księgi Kronik. Panie, w Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. I drugi fragment z Ewangelii Marka, 10 rozdział. Jezus brał dzieci w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Moi drodzy, często w naszym życiu jest tak, że kiedy osiągamy pełnoletność, kiedy później wchodzimy w życie zawodowe, ubiegamy się o różne stanowiska, funkcje, pracujemy być może nad jakimiś tytułami, doszkalamy się, studiujemy, chcemy generalnie coś znaczyć. Często bywa tak, że niestety na tym wszystkim budujemy naszą wartość i myślimy też często, że kiedy obłożymy się tytułami, kiedy nabędziemy mnóstwo kwalifikacji, wtedy ludzie będą mówić, o, jest wartościowy człowiek. Być może tak będzie, natomiast warto zadać sobie pytanie, czy tej wartości poszukuję, czy mam tą wartość nadaną w Bogu. Bo właśnie kiedy tą wartość mam w Bogu, kiedy jestem świadomy tej wartości, nie muszę nikomu nic udowadniać. I wtedy już nie pędzę w wyścigu szczurów do tego, by zdobywać tytuły, funkcje, posady, ale po prostu podchodzę do tego na luzie i oczywiście rozwijam się na ścieżce kariery, ale już nie muszę nikomu, a tym bardziej sobie niczego udowadniać, bo przecież wiem, że moja wartość nie wypływa z tego, jaki mam tytuł, jaką mam funkcję, ale to, kim jestem i czy jestem w Bożych rękach, to jest największa wartość i nie zapominajmy o tym. Oczywiście pnąc się po szczeblach naszej kariery, ścieżce zawodowej, jak najbardziej jest to wręcz potrzebne, byśmy mogli funkcjonować w tym świecie. Z punktu widzenia rodzica, kiedy popatrzymy na nasze dzieci, też chcielibyśmy, żeby te nasze dzieci były mądre, niesamowite, rozwinięte, żeby umiały w tym trudnym świecie się odnaleźć. Jesteśmy w stanie posyłać je na różne zajęcia, odkrywać ich pasje, zastanawiać się, co jeszcze mogłyby robić, żeby przecież no właśnie w tym życiu jakoś sobie radzić, by były może kiedyś kimś znaczącym. Moi drodzy, te dwa teksty biblijne, które dzisiaj są wyznaczone, są na zupełnie dwóch odległych biegunach. Pierwszy mamy w Starym Testamencie i dotyczy króla Dawida i Salomona. Dawid przekazuje władzę Salomonowi, uwielbia Boga, wielbi Boga, błogosławi Boga i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że musi prosić Boga o moc, o siłę, o mądrość dla Salomona. Wie, że to, z czym będzie borykał się Salomon, a więc z prowadzeniem ludu izraelskiego, będzie tak odpowiedzialnym zadaniem, że zwykła ludzka mądrość i moc nic nie będzie znaczyła. Pamiętamy, jak potoczyła się ścieżka kariery Salomona, jak Bóg mu błogosławił, jak obdarzył go najcenniejszym darem, Bożą mądrością, która pozwoliła mu później realizować się jako władca, a przede wszystkim być tym, kto wykazywał się niesamowitą mądrością przy rozstrzyganiu sporów i różnych trudnych sytuacji. Pamiętamy przecież Salomona z jego niesamowitej mądrości, którą dostał w prezencie od Pana Boga. I wreszcie z drugiego biegunu tekst dotyczący Pana Jezusa, który błogosławi dzieci. I ja myślę, moi drodzy, że to jest tak samo jak z chrztem. Kiedy przynosimy dzieci do chrztu, też modlimy się o to, by Pan Bóg błogosławił, by obdarzył ich mądrością, by dał im moc. Ale jaka ta mądrość, moc i siła ma być? Czy taka, by te dzieci nasze rozpychały się w przyszłości rękami po tym świecie? Czy raczej powinniśmy się modlić o to, by były mądre mądrością Bożą, by mogły owszem funkcjonować w tym świecie, ale zgodnie z przykazaniami, by
kiedyś spotkać się w wieczności. I moi drodzy, poszukujmy tej Bożej mądrości, poszukujmy wartości przede wszystkim w Panu Bogu. Rozwijajmy się, twórzmy, korzystajmy z bogactw tego świata, ale nie zapominajmy o tym, że największą wartością jest życie przeżyte zgodnie z Bożymi zasadami. Życie, które ma perspektywę o wiele dalszą niż tylko tu i teraz. O wiele dalszą niż płyta pomnika, który być może zasunie się kiedyś nad nami. Tej Bożej nadziei, Bożej mądrości i spotkania w niebie z Ojcem życzę Wam i sobie i życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia.